Szanowni Państwo, druk 1145, wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Alei Pokoju, będącej własnością gminy miejskiej Kraków, pozostającej w użytkowaniu wieczystym KSU Grzegorz Rzecki, spółka z o.o. siedzibą w Krakowie. Uprzejmie proszę na dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, nie muszę te poprawki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, formalnie. Panie Przewodniczący, przepraszam, jeżeli nie końca w trybie, ale mam pytanie o charakterze ogólnoformalnym, dlatego że podobno te budynki, o których jest mowa, że... Panie dyrektor, to jest pytanie do pani dyrektor Witkowicz. Tak, to jest słucha. Na które Rada wyraziła zgodę, są budowane niezgodnie z pozwoleniem na budowę i w ogóle poza pozwoleniem na budowę. I moim pytaniem jest to prawda, dlatego że to narusza zasady użytkowania wieczystego, które Rada Miasta wyraziła zgodę. Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor jest w stanie odpowiedzieć na pytanie pana radnego? Uważam tego ostatnio, że sprawa jest w Pindie, to nie Pindie decyduje o tych budynkach. Pani dyrektor, pani prezydent jest z tyłu, może pani ustalicie odpowiedź? Sprawa ta, ja nie wiem, czy jest pan prezes Grzegorzewski na sali, bo sprawa ta była bardzo wnikliwie przedstawiona na Komisji Mienia. Pan prezes powiedział, że jest na takie uzgodnień z Wydziału Architektury. No więc dlatego mówię, że jeżeli pan... Pan prezes jest, jak widać, może pan prezes uzupełni. Tak jest, więc dlatego mówię, że resztę pan prezes uzupełni. Natomiast chcę powiedzieć, że pan prezes szczegółowo analizował tą sprawę na... Znaczy przedstawiał nam tą sprawę i myśmy tam dokonywali analizy na Komisji Mienia, gdzie przedstawiono właśnie informację, że jest na etapie uzgadniania z Wydziałem Architektury projektu zamiennego. I natomiast zgodnie z umową o oddaniu użytkowaniu wieczystym mieliśmy określone, co tam na tej nieruchomości ma być, jakie budowle mają się tam znajdować. I też to wszystko było przedmiotem szczegółowej analizy pod kątem tego, czy to nie narusza jakichś postanowień, które Państwo, którym Państwo wyraziliście zgodę. I no, ja nie stwierdzam tutaj takiej sytuacji, że tu jest naruszona umowa, ponieważ cel jest określony w umowie użytkowania, ten cel sportowo-rekreacyjny jest realizowany. Dziękuję. Czy pan prezes chce jeszcze dodać coś do wyjaśnienia? Nie. Czy pan Stawowy chciałby uzupełnić? Nie. Szanowni Państwo, tak? Szanowni Państwo, przechodzimy w tym samym do głosowania druku 1145. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i przechodzimy do głosowania. Tak? No ja wiem, jak to była bardzo ważna sprawa, którą chciałem wyjaśnić. Przechodzimy do głosowania, Szanowni Państwo. Uprzejmie proszę głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję, proszę o wyniki. Głosów za 20, przeciw 1, wstrzymały się 4 osoby, nie brały udziału w głosowaniu 3. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała według druku 1145 została przyjęta.